Moje uszanowanie, jestem ja, jestem Marzeny, jest też reszta Marzena. Marzeny. Dzisiaj będziemy mówić dalej o stabilizacji, czyli jak już tutaj wdrożyć wszystkie te poszczególne elementy, które omawialiśmy w poprzednich odcinkach, tak żeby w końcu zrobić ten przysiad, żeby on był równy, żeby był stabilny i żeby w ogóle wszystko było jebiście. Zapraszamy. Więc tak, szybka notka tutaj. Normalnie byśmy robili te ćwiczenia albo w butach do przysiadów twardych, albo na bosaka. Na bosaka dla mnie jak coś to jest bez skarpetek i bez butów, a nie po prostu bez butów. Jednakże jest troszkę zimno, a Marzena nie wzięła ze sobą butów do przysiadów, to po prostu będziemy robić w adidaskach. Bo biegam czasem. Tak, bo czasem biega, jak się gdzieś spóźni na przykład. Pierwsze ćwiczenie, jakie wam zaproponujemy, to będzie overhead squat, czyli przysiad ze sztangą nad głową. Jest to jak dla mnie genialne ćwiczenie, które uczy bardzo fajnie dopinać mięśnie, znaczy wykorzystywać mięśnie naszego core w momencie, kiedy ktoś ma taki problem, że się stabilizuje głównie mięśniem prostym brzucha. Overhead squat będzie tutaj powodował to, że wejdziemy troszkę w taki przeprost w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, gdzie będziemy generalnie troszkę rozciągać ten mięśnie prosty brzucha, przez co będziemy mieli znacznie utrudnione wykorzystanie tego mięśnia. Więc będziemy musieli po prostu stabilizować się za pomocą innych mięśni. Jak będzie wyglądało to ćwiczenie? Musimy mieć sztangę, musimy mieć Marzenę. Później sobie rzucamy sztangę nad głowę. Ciach. Tutaj będziemy potrzebowali troszkę mobilności w obręczy barkowej, tak żeby sztanga nie wisiała nam na Hitlera tutaj tak, tylko żebyśmy rzeczywiście byli w stanie założyć ją, jak to mówią dwubójści, za ucho. Cyk. I wykonujemy przysiad. To ćwiczenie bardzo fajnie też nas będzie uczyło siadać w środku ciężkości, bo będzie niemożliwe wykonanie tutaj jakiegoś przysiadu na biodro albo jakoś krzywo generalnie. Spróbuj tak z ciekawości. Jak chcesz, to sztanga poćpoć to przed luźno, nie? No zobaczcie, że to absolutnie od razu czuję, że się zaraz wywróci, więc jest tutaj niemożliwe, żeby zrobiła coś takiego. Cyk. Na pewno siądzie w środku ciężkości, wyjdzie fajnie kolanem, środek ciężkości wyjdzie praktycznie równo na środku stopy i to właśnie chcemy uzyskać. No, góra. I jeżeli chcielibyśmy tutaj utrudnić element stabilizacyjny, to żeby tutaj rzeczywiście pracowała fajnie na mięśniach core, no to co robimy? Wydłużamy ekscentrykę. Jak? Nie na 2, nie na 3, bo jak dla mnie to jest takie średnie wydłużenie, tylko lecimy na 4, na 5 sekund. Czyli Marzena wstaje zaraz jeszcze raz i idziemy powoli. No, go. Raz, 2, 3, 4, 5 i góra. Cyk. Mhm. Raz, 2, 3, 4, 5 i góra. Ok, idealnie. Ja bym wam proponował wdrożyć to sobie ćwiczenie, jeżeli macie problem ze stabilizacją, nawet bezpośrednio przed siadami gdzieś, powiedzmy do gdzieś 5-6 ruchów w serii, robisz to w tempo, jeżeli sama sztanga będzie dla was łatwa, dorzućcie coś na tą sztangę. Jeżeli już będziecie w stanie zrobić to z ciężarem i powiedzmy to już będzie tam, nie wiem, 20-40 kg, to proponowałbym wam w tym momencie dorzucić sobie ciężar na gumach. I to w tym momencie będzie naprawdę mega fajne ćwiczenie. Utrzymanie tego wszystkiego tutaj, kiedy się będzie to kolebało, będzie dużo trudniejsze niż sama sztanga z założonymi na sztywno ciężarami, bo jeszcze dodatkowo wam to wszystko będzie wirowało na boki. Także praca tutaj korpusu, praca skosów, praca wszystkich tych mięśni, które będą tutaj pracowały w antyrotacji, będzie zdecydowanie dużo mocniejsza niż w momencie, kiedy będziemy mieli sztywny ciężar założony na patyk. Także jeżeli nie próbowaliście tego ćwiczenia, a macie problem ze stabilizacją, to będzie coś, co bym wam proponował jako pierwsze, zapowietrzyłem się, ale na szczęście udało mi się dokończyć to słowo Piona Ziewiecki. Yeah. Uśmiech. Dobrze, jedziemy na następne ćwiczenie, które bardzo lubię też, zresztą jak wszystkie ćwiczenia, które tutaj dzisiaj pokażę, bardzo lubię. Nazywa się Shovel Squat. Ćwiczenie to będzie polegało na tym, że zakładamy ciężar tylko z jednej strony sztangi i czekamy na zajebiste, fenomenalne żarty. Ziomek, zapomniałeś ciężaru z jednej strony. No i później standardowo w tempo lecimy tak, żeby się nie przechylać. Tutaj można się trochę uciekać, czyli musisz z tamtej strony pociągnąć najszerszym, trochę mocniej. Mhm. Ciach. I staramy się jednocześnie nie zrotować. Jeżeli nam to nie wychodzi, to zakładamy trochę mniejszy ciężar. Tutaj widzę, że Marzena delikatnie zaczyna rotować. W takim razie czekaj. Ciach. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało na mniejszym ciężarze. Cyk. Ok, troszkę lepiej. Z boku tu mogę pilnować. Tu dokręć się delikatnie. Dobra, utrzymaj tę pozycję. I tu pracę z kosami.
No, no i widzicie, to na przykład bardzo fajnie nam wyszło, że tutaj marzenie bardzo mocno, nasz mocno. Widać, że ciągnie jest z tej strony tutaj w dół, także ma ona ewidentnie problem tutaj z zapracowaniem na tych skosach. Już jest powolutku troszkę lepiej, ale będzie to doskonałe ćwiczenie aktywacyjne przed przysiadami, żeby właśnie wzmocnił tutaj pracę skosów, tak żeby później w trakcie treningu już takie rotowanie nie miało miejsca. Oczywiście, dobra, wracaj sobie. Oczywiście te wszystkie zasady, które wcześniej mówiłem, czyli żebra w dół, naturalna krzywizna, na wydechu, praca wszystkimi mięśniami brzucha, nie tylko prostym, jak najbardziej będą tu się miały też miejsce. Nie chcę mi się tego po prostu powtarzać, bo już zrobiliśmy wcześniejsze epizody na ten temat, także coś tutaj znowu dodam robotę Szymonowi. Tu będziecie mieli gdzieś znaczniki. Więc tak, bierzemy sobie gumę. Tą gumę sobie składamy na pół i wkładamy w dziurę. Wkładamy w dziurę ciężarek. Możemy to zrobić w taki sposób, ale tu widzę, że po prostu nam będzie ten ciężarek za mało się kolebał. To po prostu możemy nie przekładać na pół tej gumy. Ok, tak żeby on sobie tutaj swobodnie tenderendał. I teraz Marzena znowu będzie musiała wykonać ten przysiad. Oczywiście znowu w tempo, nie za szybko, tak żeby stabilizować. I tu już będzie dużo, dużo ciężej. To jest to, o czym wcześniej mówiłem przy okazji tego overhead squata, że tutaj będzie nas ten ciężar kolebał na każdą możliwą stronę. I co ciekawe, teraz jak patrzę z boku na Marzenę, jest ona stabilniejsza niż wcześniej. Zobaczcie, że ten trzęsący się ciężar wymusił zdecydowanie mocniejszą pracę na wszystkich mięśniach stabilizujących. Przez co sam przysiad Marzeny, patrząc z boku, patrząc z przodu, jest stabilniejszy, jest po prostu równiejszy. Także będzie to dla niej na pewno bardzo fajne akcesorium. Widzisz, może masz coś do rozgrzewki przed przysiadem, możesz się bawić. Także też standardowo w tempo, nie za wiele powtórzeń, tak żebyście się mogli skupić na jakości ruchu, żeby was nie kręciło. Proponuję, żebyście się nagrywali gdzieś albo od przodu, albo od boku, albo żeby ktoś po prostu stał i patrzył i wam mówił, ziomek, zdejmij 50 kilo, bo jest zdecydowanie za dużo, bo cię wygina w jedną albo w drugą stronę, tak żebyśmy tu pracowali nad jakości ruchu. To, co wcześniej mówiłem, ciężar tutaj będzie sprawą drugorzędową. Najważniejsze jest to, żebyśmy cały czas siadali w osi, w linii, równo, nie krzywo. Mieliśmy shovel squat, no to pewnie domyślacie się też, że można zrobić podobną wersję z martwym ciągiem, która nazywa się, uwaga, zaskoczenie, shovel deadlift. Bez sensu. To ćwiczenie tutaj będzie polegało na tym, że jedną ręką musicie ciągnąć, drugą ręką musicie pchać. Także tutaj będziecie próbować jakby zrotować swoje ciało, żeby ono samo się nie rotowało. Także bardzo mocno taka praca antyrotacyjna. No i wygląda to oczywiście tak, jak pokazała Marzena. Cyk. Powolne tempo, schodzimy tutaj na 4, na 5. Szybko się nie da, dokładnie. Jak szybko zrobi, to po prostu szarpnie i ją od razu zrotuje. No i tutaj też praca skosów jest naprawdę bardzo dobrze wyczuwalna, bo tutaj praktycznie od razu czujecie, które strony brzucha się napinają same praktycznie, jeżeli będziecie walczyć o to, żeby utrzymać równo ten ruch. Także tutaj nawet tipowanie jakieś będzie zbędne, poza tym, żebyście to sobie na początku przynajmniej zrobili gdzieś przed lustrem i patrzyli, czy ten ruch jest równy. A może nawet nie tyle przed lustrem, co byście sobie nagrali, bo tak wcześniej mówiliśmy, szyja to też jest odcinek kręgosłupa, który fajnie gdyby był dalej zachowany neutralnie, więc nie chcecie się gdzieś gapić w lustro, tylko najlepiej, żeby bańka była przedłużeniem kręgosłupa, usztywnieniem, znaczy usztywnieniem może nie, przedłużeniem po prostu w neutralnej krzywiździe. No i tyle. To by było na koniec tej jakże wspaniałej serii. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy rozwinęli jakieś inne tematy, które może was nurtują, albo macie problem, żeby je ogarnąć treningowo, koniecznie dajcie je znać, bo dzięki temu my nie będziemy musieli myśleć, jakie epizody następne zrobić. Czy Marzeno, chcesz coś jeszcze dodać? Może chcesz tutaj wykorzystać swoje 5 minut i stać się sławną influencerką? Ja już jestem. Okej, no w sumie tyle w takim razie. Dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia za tydzień.